podróż na bocianie. Daneczkowi, choć tak mały, dziwnie ciasne się zdawały bielonego domku ściany, dziwnie niski dach słomiany, więc pomyślał: wiem, co zrobię, podróżnikiem będę sobie. No i poszedł. Stał nad rzeką domek Danka niedaleko. A że zwykle do podróży jest potrzebny statek duży, o czym łatwo z Robinsona każdy, kto chce, się przekona, więc skierował Danek kroki nad brzeg stromy i wysoki. Tutaj wszakże niespodzianie osobliwsze miał spotkanie z boćkiem w własnej swej osobie, który trzymał kiełbia w dziobie. Danek w prośby: mój bocianie, gdzie okrętów tu dostanie? Statków nie ma tu, ni łodzi, ale jeśli o to chodzi, to po dawnej znajomości grzbietem służę jegomości. Tu zatrzepał w wielkie loty. No, cóż było do roboty? Danek skoczył jak na konia i pomknęli het nad błonia. Szczerze powiem moje zdanie, licha podróż na bocianie. Ledwie rzekę przelecieli, ledwo wioska się zabieli, ledwie żaby skrzekną w błocie, a już ustaje bocian w locie i z klekotem w trawy spada. Popas tutaj, niech pan zsiada. Bardzo jeszcze wielka łaska, jeśli dziobem choć zaklaska i ostrzeże pierwej o tym, że popasać chce nad błotem. Bo gdy żabie się niebodze zdarzy spotkać z nim na drodze, to o jeźdźca ani pyta. Prosto w moczar brnie i kwita. A cóż, każdy ma gospodę. Dom kto dom, a bocian wodę. Sprzykrzył Danek te reduty. Mokre nogi, mokre buty. Gdy więc bocian krąg zatoczył, puścił go się, z grzbietu skoczył i zmęczony długim lotem za domowym stoi płotem.